Siemanko, witajcie moi drodzy z tej strony, ja tych Żybo. Witam was dzisiaj tutaj w odcinku, gdzie sobie ja wam w sumie opowiem o planach na Jeriskę, co z nią się będzie działo dalej i też zamontujemy sobie w międzyczasie tak zwanym uchwyty bezramkowe do tablicy rejestracyjnej. Tak, bo kiedyś wam mówiłem, że ramki bezuchwytowe mi się, wiecie, miejscuwa wydaje mi się, że już dobrze znacie miejscuwę. No jakby gdzie inaczej niż tam, gdzie was zabrałem przy okazji pierwszego odcinka z Jariską, nie? Także niestety, ale na myjni nie byłem. Ło, człowieku. Chciałem jechać, ale kurczę, nie chciało mi się trochę. No i też wiecie, no nie wiedziałem ile czasu mi ten zajdzie to. Jariska wygląda tak, aczkolwiek pewnego elementu w sumie dwóch, ale no, no Jariska, nie pamiętacie, to wygląda właśnie tak. Z tyłu tak. I też felgi mam ogólnie inne już, tyle że ich nie widzieliście, ale też ich nie zobaczyliście w takiej wersji, jakiej były pierwotnie. Także bierzemy tutaj nasze ramki bezramkowe. Z zewnątrz, jak widzicie, bardziej się najpierw zajmuje, nie? I niestety, ale spoiler zamówiłem. Znaczy niestety, stety. Zamówiłem spoiler, fajnie by było wszystko, ale zamówiłem go w sierpniu. Miał przyjść pod koniec września, czy coś takiego. No i wiecie, mamy luty. No a ja mam pytanie. Gdzie jest spoiler? I tak jak spoilera nie było, tak spoilera nie ma. Nie wiem, czy go zobaczyć, nie? Kurczę, siedzi. Co jest grana? Także w odcinku właśnie na wiosnę będzie wizualne zmiany. Czy coś się w środku zmieniło? W sumie to nawet nie wiem. No co tu się stanęło, kurczę? No i ogólnie też właśnie szkoda, że tego spoilera nie ma, kurczę. Też jakieś tam, wiecie, dokładki bym chciał. Też by było fajnie z zewnątrz. No i wiadomo, na koniec myślę, że takim zwieńczeniem projektu Jariski będzie właśnie zmiana koloru folią, tylko jeszcze nie wiem jaką, ale to też wiecie, to jest odległe trochę w czasie, nie wiadomo czy tak będzie w ogóle, czy nie. Tak wiecie też, jak wiecie bądź nie, na 10 tysięcy subów, jeśli uda się w tym roku wbić, to kupuję Hondę Pro LD. No i też najbardziej bym chciał, żeby Jariska została i Honda, nie? Czyli wtedy miał dwa auta. To wiecie, no dwa auta do utrzymania, dwa auta do robienia. Także nie byłoby tak kolorowo. I nie wiem, na ile by to wyszło, nie? Kurczę, dobra, tu mi tak starczy, że mam dziurę na jedną śrubkę tylko. Będzie trochę niefajnie. I też myślę, że taką dosyć taką jedną z powszechniejszych modyfikacji wydaje mi się, że jest jakieś tam nagłośnienie. Ja raczej jakoś ani w tym kierunku nic nie myślałem. Ani jakoś, nie wiem, to co mam to mi starczy, więc raczej nic nie będę zmieniał z nagłośnieniem. Też fajnie by było jak tam, myślę, że jakieś tam, wiecie, podstawowe jakby rzeczy zmienimy, tam jakieś tarcze hamulcowe, klocki, tego typu bench, wiecie, żeby tam ładnie było, nie było takie porzywiałe, stare, tylko fajne takie, no ładne, nowe chociażby, albo trochę, wiecie, odświeżyć. No i to już będzie też bardziej cieszyło oko, nie? Dobra, kurde, zrobiłem to. Tak to się prezentuje. Nie wiem, no może spoko. Dobra, no teraz sobie tutaj zobaczymy z przodu. Także tak, moi drodzy, zmieniłem. No i kurczę, czy lepiej? Nie mam pojęcia, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Tam już zachód słońca, także dobrze, że nie pojechałem na to myjnie, bo bym nie zdążył. Tutaj właśnie ten spoiler, jakby było pięknie. Takie progi, wiecie, tu też jakiś zderzak, tu nie, w ogóle bym cały inny dał. Przedni też widziałem fajne, tylko właśnie są na zagranicznych stronach, to jest najgorsze. A spoiler zamawiałem z AliExpress akurat, ale no. Wiadomo, folię jeszcze będę musiał poprawić. I tutaj z tyłu wydaje mi się, że wszystko. A pod maską bym chciał sobie założyć te siłowniki, żeby nie trzeba było, wiedzieć tego pałąga dawać, tylko po prostu podnoszę i już stoi. Ale to tam jest w sumie pikuś. Koła, aha, dystanse. Nie wiem, czy dystansu nie założymy, wiecie. Tamtą felgę mam, na tamtej feldze mam trochę szerszą oponę. Ale dystans, ciekawy jest, jakby to wyglądało. Jakby tutaj dać na równo na przykład, to też to jestem ciekawy. Tutaj zobaczycie na nowej feldze. Przejdźmy sobie do środka. Też tutaj sobie zwracajcie, wiecie, nie, robocze auto. I co? No i tutaj mamy tak, fotele. Fotele bym wymienił, ale to myślę, że jakbym się najpierw zajął tutaj bardziej wnętrzem, bo fotele by tak same, by tak chyba dziwnie by wyglądały. A też nie wiem, jaki to jest, kurczę, no trochę kosztują, nie? No i tak, kierownicą też się chcę zająć. Oprzyć ją.
ale to wiecie, musi być przypływ gotówki trochę i wtedy tam pomyślimy. Pasy też, coś z pasami bym chciał tutaj poddziałać. Nogałkę chyba ją widzieliście już, myślę, że tak. LEDy mamy, LEDy też widzieliście, o LEDach był osobny odcinek. No, LEDy tak sobie tutaj wyglądają. Fajny bajer, jakby nic nie specjalnego, ale po prostu fajny bajer, wiecie o co chodzi, nie? Podłokietnik wam chyba pokazywałem, ale może nie. Podłokietnik chyba najlepszy tutaj, wiecie, poza tłumik i podłokietnik najlepszy tutaj, co zmieniłem w Yarisy, nie? No i tutaj bym też coś podziałał, nie wiem, czy tutaj oflokował to, czy coś. Tutaj może na czarne, zobaczymy jakby wyglądało. Tutaj też ciekawe, podsufitka jakby była czarna, a wtedy te słupki, chociaż jakbym je zostawił, a tutaj by było czarne i tutaj na przykład te wszystkie tutaj rączki w ogóle w tym kolorze by zostały. No ciekawy, po prostu ciekawy jestem. Dywaniki mnie kuszą beżowe, tylko no to jak już to w lato i nie wiem przez ile by były beżowe, nie? Bo ogólnie chciałem mieć taki jakby motyw, wiecie, czarny z niebieskim, z zielonym znaczy się. I tak na przykład tutaj mam to zielone, tutaj to zielone, no to też zielone. I na kierownicy bym też chciał coś może zielonego, tutaj wiecie, ten. Ale właśnie jak tutaj to, jak to bym pomalował na inny kolor, jakoś inaczej bym się tu wkomponowało. No to zielony już tak raczej by średnio chyba pasował. Także zobaczymy co z tego wyjdzie, jak zrobię to co tutaj myślałem, żeby zrobić. Dajcie znać co wy o tym sądzicie, czy wy macie jakiś pomysł. No i też kurczę wiecie, no jakby Honda była druga, no to Yariski bym nie chciał sprzedawać, ale nie wiadomo jak to wyjdzie. Więc no, no ale bym nie chciał. A jeszcze właśnie będzie odcinek na wiosnę z zewnątrz, potem będzie taki stricte ze środka. No i zmiana mocy, wydaje mi się, że do tego nie dojdzie. Mówiłem, że będzie, ale chyba nie, no bo to najlepiej by było wymienić silnik. No a to też już będzie grubo tam, wiecie, money. Myślę, że zostawić Yariskę w spokoju z mocą, z tymi potężnymi 69 koniami, a jak już, no to w Hondzie bym wolał tam coś porobić, żeby już ona była, wiecie, nie? Jeszcze sobie zobaczymy jak to wyjdzie, wiecie, no to jest taki odcinek, tylko plan jest, a zobaczymy jak to wyjdzie, ile z tego mi się uda zrobić, zobaczymy, chyba o niczym nie zapomniałem. Jeśli tak, no to wam będę mówił pewnie gdzieś tam w odcinku na wiosnę, czy tam kiedyś. No i dajcie znać, czy wy macie jakiś pomysł, może właśnie jakąś kolorsykę, czy kolor folii na zewnątrz, czy tutaj co w środku zmienić. I widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie we wtorek. I trzymajcie się brzydko, moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia, narka!